Z okazji obchodzonego już po raz piąty Dnia Węgierskiego w Katowicach 29 i 30 marca w Spodku rozegrano drugi turniej szachowy przyjaźni polsko-węgierskiej. Z jednej strony jest to okazja do spotkania pomiędzy Polakami a Węgrami, a z drugiej strony nie tylko spotykamy się, rozmawiamy, ale robimy coś konkretnego, rywalizujemy, ale też jest walka na szachownicy, jest zmaganie umysłowe przy szachownicy, ale po partii są uśmiechy, jest wspólna przyjaźń polsko-węgierska i to jest jeden z celów turnieju i myślę, że dobrze się go udaje osiągać. Mamy zawodników najprzeróżniejszych. Od tych najlepszych, czyli mamy arcymistrzów, na pierwszym miejscu jest arcymistrz Tazbir z rankingiem powyżej 2600, ale mamy również i zawodników takich całkiem malutkich, którzy mają 5 lat, którzy gdzieś tam dopiero rozpoczynają swoją drogę szachową. Progresja turnieju jest ogromna. Niespełna 400 osób w ubiegłym roku. Mamy 500 osób w tym roku. Już nie chcę pomyśleć, co będzie w przyszłym roku, gdzie mamy powierzoną organizację Międzynarodowego Dnia Polsko-Węgierskiego i będą tu i znakomite osobistości, i dwóch prezydentów państw będzie, więc myślę, że progresja tego turnieju i Dni Polsko-Węgierskich jest ogromna i to bardzo dobrze, bo jesteśmy najbliższymi sąsiadami i jest nam po drodze. Jest fajny klimat i co więcej myślę, że łamiemy trochę takie stereotypy. Gdzieś tam sobie zawsze wyobrażamy szachistów, którzy siedzą przytwierdzeni do tych stolików, myślą, gdzieś tam się nie ruszają, a jak się tu rozejrzeć, to się okazuje, że to normalne dzieciaki są, które biegają, mają ogromną potrzebę ruchu, szaleją, rozrabiają i grają również w szachy. Dzień po zakończeniu turnieju w Spodku już będziemy szykować kolejną edycję przyszłoroczną, a w tym roku w Katowicach jeszcze bardzo ważne wydarzenie na najwyższym poziomie, Akademickie Mistrzostwa Świata w Szachach. Turniej najwyższej rangi, nigdy takiego w Katowicach nie było. Wszystkie wyniki turnieju szachowego dostępne są na stronie www.chesscup.pl. Także w ramach Dnia Węgierskiego 28 marca na Uniwersytecie Śląskim miała miejsce międzynarodowa konferencja Polacy i Węgrzy w latach I wojny światowej, a dzień później w sali Akademii Muzycznej odbył się uroczysty koncert Polacy Węgrom.